Dzień dobry, kochani, z tej strony Krzysiek Piersa. Od dobrych 3 lat żyję z pisania książek i jeżdżenia na spotkania autorskie. I tak jak powiedziałem, dzisiaj opowiem wam o 10 największych wadach, które popełniają początkujący pisarze. Po pierwsze, rzucanie się na siedmioksiąg. Niejednokrotnie, kiedy rozmawiam z początkującym wojownikiem pióra, zdarza się, że słyszę od razu o tym, że ma on zaplanowany wielki siedmioksiąg i będzie go realizować na przestrzeni najbliższych lat. I najczęściej zapowiadają to osoby, które nie mają zbyt wielu ukończonych tekstów, nie mają zbyt wielu ukończonych opowiadań, ale już siedmioksiąg jest zapowiedziany. Tylko że warto wziąć w tym momencie pod uwagę, że siedmioksiąg, nawet jeżeli będziesz pisać jedną część rocznie, to zajmie ci 7 lat. I czy wiesz, gdzie będziesz za te 7 lat? Jak będzie za 7 lat wyglądać twój styl pisarski? Jak będzie wyglądać twój pomysł na siebie? Musisz to przewidzieć już w tym momencie, żeby się czasem nie okazało, że po trzeciej części już wypali ci się pomysł. Oczywiście wiem, że serie sprzedają się dużo lepiej, sam piszę kosmiczne bobry, które będą serią. Ale jeżeli nie będziesz miał konkretnego pomysłu, to zwyczajnie w świecie rozwalisz ten projekt. Co polecam na początek? Spróbuj napisać opowiadanie w swoim uniwersum. Spróbuj napisać krótki tekst, który zaprezentuje to, co chciałbyś przekazać w swojej historii, a nawet możesz pokusić się o napisanie tej ostatniej sceny 7 książki, o którą ci konkretnie chodzi. A wtedy zobacz, czy pomysł wyparował razem z adrenaliną, czy może dalej zagnieździł ci się w głowie. Bo pisanie 7 księgu to nie jest sprint, a raczej maraton. Po drugie, kopiowanie mechaniki z gier. Działa to mniej więcej tak. Grałeś sobie w WoWa, robiłeś piruety swoimi dwuręcznymi toporami i pomyślałeś o tym, że twój niezwykły krasnolud wojownik zasługuje na książkę. Problem w tym, że książka nie jest grą. Gry niejednokrotnie potrafią przekazać niesamowitą fabułę, o czym trąbię właściwie na każdym wykładzie przeprowadzonym w szkole. Ale mechanika działania gier to zupełnie inna bajka niż w przypadku książek. Kiedyś nawet przeczytałem taką książkę, w której główny bohater, oczywiście, że Chosen One, po prostu wchodzi sobie do karczmy i czeka na questa. Nagle, ni stąd, ni zowąd, przychodzi do niego wielki szlachcic i proponuje mu zadanie. Czy w grze by nam to wyszło? Oczywiście, że tak. Czy w książce nam to wyjdzie? Nie. W książce wygląda to już wręcz idiotycznie. No i mamy również nielogiczności w stylu umięśnionego maga albo gościa w płytowej zbroi, który potrafi pływać przez rzekę, a nawet wojownika, który przyjmuje na tarczę uderzenie smoczej łapy. Bo to, że twoja postać w grze była tankerem, nie oznacza, że rycerz, choćby nie wiem jak silny, potrafi przyjąć na tarczę uderzenie łapy kilkudziesięciotonowego gada. Po trzecie, mało czytamy. Historia absolutnie stara jak świat. Pisarz czyta dużo książek. No bo przecież gdzieś musisz nauczyć się tego całego słownictwa, tego całego know-how, właśnie czytając inne książki. Właśnie w momencie, kiedy zaczynasz swoją przygodę ze słowem pisanym, wtedy warto sięgać po literaturę, bo wtedy jesteś też świadomy pewnych zabiegów. Jesteś w stanie nauczyć się przykładowo, jak zrobić dialog, jak zrobić opis, jak przedstawiać bohatera nowej historii, w jaki sposób go opisać, jak najkrócej na przykład, żeby już człowiek wiedział, o co chodzi. Oczywiście powinniśmy pisać jak najwięcej, ale ta wiedza teoretyczna jest nam również bardzo potrzebna, bo jeżeli będziemy chcieli się uczyć tylko na swoich błędach, to będzie to bardzo czasochłonne i niestety niezwykle bolesne. Co ciekawe, ja najwięcej nauczyłem się ze słabych książek, bo w momencie, kiedy w słabej książce widziałem, że logika zgrzyta, mogłem wyciągnąć wniosek, dlaczego ta logika zgrzyta, i zadać sobie pytanie, czy ja też opisałbym ten moment w dokładnie taki sam sposób. Więc często tej magii nie zauważamy w dobrych książkach, bo w dobrej książce wszystko jest cacy, a w złej książce nagle zauważamy to, w jakich momentach te zębatki nie nachodzą na siebie, w jakich momentach już jest nielogicznie, w jakich momentach jest nudno. Zaczynamy widzieć to niedorobienie i dzięki temu jesteśmy w stanie zlokalizować również swoje błędy. Po czwarte, nie czytamy na głos. Mówiąc króciutko, w naszej głowie wszystko brzmi lepiej. I to, że w naszej głowie pewna riposta brzmiała świetnie, a pewien żart wyśmienicie, wcale nie musi oznaczać, że na żywo będzie dokładnie tak samo. Bardzo szybko łapiemy się na tym, czy czasem nie gubimy wątku w momencie, kiedy czytamy na głos, bo wtedy jesteśmy, można powiedzieć, takim swoim pierwszym beta-readerem i wtedy zauważamy najwięcej,
kiedy czytamy to na głos, nie lecimy na autopilocie, bo czytając w myślach lecimy na autopilocie, a kiedy czytasz na głos i te słowa docierają do twojego umysłu, to wtedy faktycznie jesteś w stanie zdać sobie sprawę, że tutaj i tutaj mamy popełniony błąd. Po piąte, czekanie na wenę. Bo wena jest ulotna, niczym świeżo ścięte kwiaty rozrzucone w szemrzącym strumyku. Ta, i jeszcze czego. Czekanie na wenę to podręcznikowy przykład prokrastynacji. Osobiście nie wierzę w wenę, poszukiwanie natchnienia, writer's bloki i inne takie. Jeżeli masz napisać tekst, to usiądziesz do biurka i napiszesz ten tekst. Ja bym chciał takiego writer's bloka zobaczyć w przypadku dziennikarza, który musi napisać dany tekst, który musi usiąść przy tym biurku, dostają newsa, nie wiem, był wypadek samochodowy i teraz karambol, 15 samochodów wyleciało w powietrze, bo bober przebiegał sobie przez jezdnię, a teraz gościu siada przy biurku i mówi: nie, nie mam weny, nie dzisiaj, nie. I jak wiesz, co chcesz napisać, to siadasz i piszesz. Polecam ustalać grafik, ustal sobie, ile chcesz napisać każdego dnia i zwyczajnie w świecie się tego trzymaj. Śmiało mogę powiedzieć, że znałem niejednego gościa na studiach jakieś 5 lat temu. Boże, jaki ja jestem stary. Którzy opowiadali o tym, że są już na pierwszym rozdziale, na drugim rozdziale swojej książki, ale czekają na wenę. No akurat teraz nie jest dobry moment, on potrzebuje natchnienia. No i jesteśmy 5 lat później, ja mam na rynku 2 poradniki, trzeci na komputerze i kosmiczne bobry w drodze. A kolega co na wenę czeka? No to se jeszcze poczeka. Numer 6, czyli pisanie o czymś, o czym absolutnie nie mamy zielonego pojęcia. Jeżeli opisujemy miejsce zbrodni, to fajnie, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda praca policji właśnie w miejscu zbrodni, co ta policja wtedy robi, kiedy znajduje się zamordowaną osobę, co detektywi wtedy robią, kiedy się wzywa koronera, czy w ogóle się wzywa koronera na miejscu, ile zastępów straży pożarnej, karetki, policji w ogóle przyjeżdża, kiedy przyjeżdża gościu z aparatem, jak na tych wszystkich serialach, CSI i tak dalej, czy też to się stosuje w Polsce, czy się tego nie stosuje, czy nie można ruszać zwłoka, może można ruszać zwłoki, to wszystko warto od razu wiedzieć. Twój czytelnik będzie wtedy wiedział, że wiesz, o czym piszesz. Oczywiście sprawa, jeśli chodzi o fantastykę, jest troszeczkę utrudniona, dlatego że trudno znaleźć jest osobę, która zajmuje się szermierką mieczy świetlnych, aczkolwiek szermierką zwykłą już jak najbardziej. Więc nie musimy pisać, że on zamachnął się, czy coś ten deseń, ale możemy powiedzieć, że wykonał fintę, wykonał paradę, czyli użyć podstawowych zwrotów z szermierki, bo jeżeli miało to miejsce w zwykłym mieczu, to w mieczu świetlnym również czemu nie? Pamiętam, jak sam pisząc kosmiczne bobry wertowałem encyklopedię żeglarstwa, żeby dowiedzieć się troszeczkę o zwrotach dotyczących budowy statku, bo nie wyobrażałem sobie, żeby napisać, że statek dostał w bok, bo statek nie ma boku, statek ma burtę. Dlatego polecam, jeżeli już siadamy do pisania konkretnego tekstu, na początek zróbmy sobie malusieńki chociaż research, żeby wiedzieć, o czym będziemy pisać, w jaki sposób, co konkretnie musi się znaleźć w tym konkretnym odcinku czasu. Numer 7. Ignorowanie swoich beta readerów. I co, czytałeś moją książkę? No, czytałem, ale strasznie nudna była. Bo to tak miało być na początku, Boże, nie znasz się, człowieku! Jeżeli już dajesz swoją książkę beta readerowi, to doceń to, że człowiek przeczytał twój tekst i wyciągnij z niego pewne wnioski. Jeżeli ktoś mówi, że na początku historia jest nudna, no to znaczy, że początek masz napisane nudno. Jeżeli ktoś powie, że nie rozumie jakiegoś wątku, to znaczy, że napisaliśmy to w sposób niezrozumiały i nielogiczny. Oczywiście beta readerzy również potrafią się mylić, ale skoro już dobraliśmy sobie te kilka osób, które zgodziło się wziąć nasz tekst na warsztat, szanujmy beta readerów, bo nie ma ich zbyt wielu, więc jeżeli już jakiś mamy, wyciągnijmy wnioski z ich ciężkiej pracy, szanując to, co zrobili. Numer 8. Mary Sue, czyli autor jako główny bohater. Pamiętam, jak w gimnazjum albo w liceum pisałem falloutowe fanfiki. To było moje takie pierwsze podejście do literatury fantastycznej. I w tych fanfikach głównym bohaterem był
kasztanowo włosy wojownik imieniem Chris. I on był bardzo dzielny, był bardzo dobrze wyszkolony, on się starał, on umiał dobrze strzelać. Pamiętam nawet, że opisałem walkę ze szponem śmierci na gołe klaty. I powiem wam uczciwie, że dzisiaj jak sięgam po te teksty, to jestem absolutnie zażenowany. Wielu autorów umieszcza siebie w swoich książkach, ale lepiej jest to widziane jako mrugnięcie okiem do czytelnika, aniżeli tworzenie z siebie jakiegoś wymiatacza. Bo jeżeli zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że ten główny bohater to jest takie wannabe autora, to robi ci się troszeczkę głupio i przykro jednocześnie i masz ochotę pocieszyć tego człowieka, pogłaskać go po główce albo wysłać SMS-a o treści pomoc. Zasadniczo też tworząc Mary Sue bardzo ograniczasz się fabularnie, bo jeżeli oprzesz swojego bohatera na samym sobie, no to nie chcesz, żeby ciebie samego spotkała jakaś wielka krzywda i bardzo szybko czytelnik to rozszyfruje, widząc w głównym bohaterze postać, która jest kuloodporna, której nic nie może zagrozić, a jak już coś zagrozi, no to nie aż tak wielkiego, żeby to odbiło się piętnem, no bo my sami nie chcielibyśmy sobie zrobić jakiegoś piętna i tego samego nie zrobimy swej wyimaginowanej wersji w książce. I czytelnika będzie to zwyczajnie w świecie nudzić. Numer 9. Rezygnacja. Ponad wszystko, co wiemy, mogę śmiało powiedzieć, że pisarzami zostają ci, którzy pisać nie przestają. Głębokie, prawda? Napiszesz 10 opowiadań konkursowych, z czego nie wygrasz żadnego? Pisz dalej. Odrzucili w wydawnictwach twoją pierwszą powieść? Pisz dalej. Odrzucili drugą? Pisz dalej. Zasięgnij języka beta readerów, sprawdź samemu, co było źle, zapłać nawet za konkretną dobrą redakcję tego tekstu, za recenzję, co konkretni profesjonaliści twierdzą o tym tekście i nie przestawaj pisać dalej. Niejednokrotnie spotkałem pisarzy, którzy mieli naprawdę fajne pomysły, ale wypalili się po drodze, dali sobie wmówić, że są kiepscy, że z tego nigdy nie będzie chleba, że ich książka nigdy się nie przebije nigdzie dalej i zarzucili te swoje wspaniałe pomysły, skazując historię tym samym na wieczną szufladę, wieczne potępienie. Jest takie nawet powiedzenie, że najbogatszym miejscem na świecie jest cmentarz, bo to właśnie na cmentarzu mamy wszystkie niezwykłe historie, wszystkie niezwykłe pomysły, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i świat nie zdążył się o nich dowiedzieć. Dlatego prośba ode mnie, nie daj umrzeć swojej historii. No i numer 10. Brak wiary w siebie. Powiem wam, wydaje mi się, że naprawdę dużym problemem jest to, że nie do końca wierzymy w swoje umiejętności. Szufladkujemy się od razu w pewnej lidze, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Widzimy siebie jako średniaka. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być teraz zachwyconym swoimi umiejętnościami, bo to też nie o to chodzi. Ale widzę dużo pisarzy, którzy mówią, że no Sapkowskiego to nie przeskoczą, albo że no Mroza to nie przeskoczą, albo Bondy, że nie przeskoczą. Tylko moje pytanie brzmi, dlaczego nie? Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy czytacie kiepskie książki, czy czytacie średnie książki? Bo jeżeli macie pisać średnie książki, to dlaczego ktoś ma sięgnąć po średnią książkę? Piszemy wybitne książki, piszemy wielkie książki, bo właśnie po te wielkie i wybitne książki też sięgają czytelnicy. Nie bój się powiedzieć, że rzucasz swoją fantastykę na równi z Sapkowskim, że chcesz tą książką zmienić coś w polskiej fantastyce. No, w przypadku Sapkowskiego to akurat możesz się nadziać na stado piwniczaków, którzy powiedzą, że Sapkowski! A ja to bym postawił na jednej półeczce bobra z Wiedźminem. No i teraz to się może wylać, co nie? Tylko, że właściwie to nie powinno prawa się wylać, bo póki ktoś nie przeczyta kosmicznych bobrów, no to nie może powiedzieć, czy kosmiczne bobry są gorsze od Wiedźmina. Dlatego uwierz w swoją książkę. Nie pisz średniej książki, nie pisz średniej fantastyki, pisz dobrą powieść. Rzucając swoją książkę do wydawcy, nie mów, że... A, bo napisałem sobie taką książkę i jest tak, a może wy zechcecie wydać? Nie. Ty wysyłasz do wydawcy książkę, która ma zostać bestsellerem Empiku, która ma wygrać nagrodę Zajdla, która ma zostać ekranizowana przez Netflix. Ty piszesz bestseller i myśl o tym w ten sposób, bo jeżeli nie będziesz myśleć o swojej książce jak o wybitnym dziele, to dlaczego ktoś inny ma patrzeć na twoją książkę w taki sposób? Tyle, kochani, ode mnie. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania dotyczące pisania książek, dajcie znać w komentarzach. W kilku następnych materiałach będę starał się odpowiadać na wszystkie zagadnienia, do których będziecie mieć jakieś problemy, jakieś niewyjaśnione kwestie. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie.
Do zobaczenia i do usłyszenia.